Witajcie kochani! Dzisiaj przechodzę do Was z filmikiem odnośnie aktualizacji mojej garderoby. Wiem, że kilka takich głosów pojawiło się i jesteście ciekawi zarówno kosmetyków, których używam, moich nowości, które się pojawiły w mojej toaletce, jak i też ogólnie były pytania odnośnie mojej toaletki, jak ona mi się sprawdza. Tak więc kochani, jeżeli chcecie zobaczyć tak naprawdę co ja mam do powiedzenia, co mam do pokazania Wam z tych moich takich skarbów kolorówkowych, zapraszam Was oczywiście do oglądania, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. I zanim przejdę do pokazywania Wam całej tej toaletki i zawartości moich szuflad, chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę w tym filmiku skupię się głównie na rzeczach, które są właśnie moimi nowościami, będą też rzeczy, które do tej pory używałam. I tak króciutko, ale naprawdę króciutko opowiem Wam o tej mojej toaletce, którą sobie zakupiłam do mojej garderoby, studia. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, czy ona mi się sprawdza, czy też nie, poczekajcie, aż Wam to wszystko otworzę. Odwracam kamerę, pokażę Wam tu w ogóle moje centrum dowodzenia. Albo inaczej, zamontuję sobie drugą kamerkę i Wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Zmieniłam kamerę i tylko tak pokrótce Wam pokażę, tutaj jest ściana, gdzie sobie umieściłam trzy takie moje obrazki, ale to już też widzieliście w filmiku odnośnie metamorfozy mojej garderoby. A tak wygląda moje centrum dowodzenia. Tutaj jest krzesełko, które sobie kupiłam na Allegro, a z AliExpress kupiłam sobie takie, to są dywaniki, takie wiecie, mięciutkie. A krzesełko wygląda w ten sposób, ja je sobie sama montowałam. To jeszcze poczekajcie, pokażę w całości jak ono wygląda. Tak więc to jest takie pikowane, z ekoskóry, biały i ma bardzo fajne, bardzo ładne takie nóżki chromowane. Ja to wszystko sama sobie skręcałam, więc to nie jest żadna filozofia. Więc mogę Wam powiedzieć, że on mi się bardzo, bardzo sprawdza. Do tego właśnie te futrzaki. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi tutaj, jak na przykład jestem w bieliźnie albo jak jestem w czym? W szlafroku, to bardzo fajnie jest milej tak siedzieć i robić sobie make-up. Także krzesełko mamy. I tu jest ta moja toaletka, którą również sama skręcałam. Przez to, że ja mam tutaj dość mało miejsca, nie mogłam sobie pozwolić na tak zwane takie bardzo popularne IKEA-owskie toaletki. Zresztą ja też chciałam tutaj zaoszczędzić trochę miejsca, bo nie chciałam za bardzo tego miejsca zagracać. A chciałam również mieć coś w stylu glamour. W związku z czym poszukałam taki sklepik, ja Wam nie pamiętam nazwy, ale postaram się Wam podlinkować tę komódkę, toaletkę, zwał jak zwał. Zresztą ja w tym filmiku też z metamorfozą mojej garderoby też Wam podlinkowałam i wiem, że chyba jedna czy dwie osoby z mojego polecenia coś takiego kupiły. Znaczy nie coś takiego, tylko właśnie ten model, tę toaletkę, że jestem usatysfakcjonowana, że gdzieś tam słuchacie moich głosów, aczkolwiek powiem Wam tak. No niestety, styl glamour rządzi się swoimi prawami i jak wszyscy wiemy, jest to styl związany z taką elegancją, z dużą ilością szkła, lustra i tak dalej, więc tutaj również miałam na uwadze to, że niestety, ale będę często musiała lecieć na szmacie. I tak jest, ale mi to nie przeszkadza, to jest mała powierzchnia, bardzo szybciutko mi się nawet te pojemniczki czyści, więc tutaj nie ma nad czym ubolewać. Tu oczywiście lusterko zwykłe, tradycyjne, ale też również powiększające, jak widzicie. I ono jest też podświetlane. Natomiast, o, zostawmy sobie to lusterko tak, jak jest. Tutaj mam
też taki kupiłam sobie pojemnik na pędzle. Wszystkie pędzle, jakie mam, włożyłam sobie do takiego dużego, takiej dużej donicy, jak gdyby, ze szkła, z lustra, przepraszam. I powiem Wam, że mi się to bardzo dobrze sprawdza. Pędzle dość często myję, więc tutaj też nie ma problemu. Chciałam taki klosz kupić, żeby one mi się nie kurzyły, no ale niestety... Ten, który zamówiłam, był za mały, więc ja go użyłam do czegoś innego, a pędzle po prostu, one są w użyciu, wiecie, no używamy codziennie pędzli tak naprawdę. Tutaj w takim też pojemniczku posrebrzanym włożyłam sobie wszystkie takie silikonowe pędzelki, a z tyłu mam taki złoty pojemnik, w którym mam zużyte pędzle, takie brudne. Także specjalnie je zostawiłam, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to się komponuje u mnie tutaj na tej toaletce i bardzo dobrze się sprawdza. A to jest taka podkładka szklana, którą kupiłam sobie również przez Allegro. I teraz uważajcie, przechodzimy do szuflad. Pozwólcie, że ja zamontuję aparat na statywie, będzie mi wygodniej wyjmować po prostu te szuflady, bo niestety mankament tych szuflad jest taki, że zaraz Wam pokażę. O, widzicie? One wypadają, nie mają takiej stabilności, nie są na żadnym takim szynach, czy na czym, na jakimś takim wyciągu, żeby utrzymały po prostu swój ciężar. No dobrze, to co? Kamera idzie na statyw i już Wam pokazuję po kolei, co znajduje się w tych moich tajemniczych szufladkach. To co? Lecimy z pierwszą szufladką. Już muszę ostrożnie. O, widzicie? Ona po prostu wypada. I tak, kochani, tutaj mam dwa produkty Annabelle Minerals. Tu mam róż, a tu mam rozświetlacz. Ja akurat te dwa produkty dostałam w jakiejś paczce PR-owej, pamiętam, więc używam je od czasu do czasu. Teraz Wam może pokażę, no zużycia Wam nie pokażę, bo tak naprawdę no ja to zużywam na bieżąco. Natomiast wiecie, że ja tak z różami to tak się średnio lubię, bardziej brązy i rozświetlacze, natomiast no używam, ale nie jest to jakaś taka moja najlepsza marka, czy też... może nie tyle, że marka, bo Annabelle Minerals jest bardzo dobra, natomiast chodzi mi o konsystencję. Ja jednak wolę te wszystkie produkty w kamieniu, a tu mamy proszek, więc tak średnio. O, jedna z moich nowości, którą Wam też mogę pokazać, Wam też pokazywałam i Heart Revolution, to jest przepiękny rozświetlacz, spójrzcie. To jest po prostu dla mnie, to jest tak opalizujący, przepiękny, o, nie wiem czy zobaczycie, przepiękny rozświetlacz, który tak pięknie podkreśla kości policzkowe, że jak jesteście muśnięte słońcem, to to jest rewelacja. Tutaj macie nazwę, więc jak będziecie chcieli, to sobie możecie gdzieś tam wyszperać. Dalej, co my tutaj takiego ciekawego jeszcze mamy? No, o bece Wam już mówiłam kilkukrotnie. Wiecie, że ja bekę lubię. Najczęściej korzystam z tego bronzera, z różu średnio. No i ten rozświetlacz też jest the best. Z tego różu bardzo rzadko korzystam, ale te dwa produkty są przeze mnie używane na pewno. Może nie codziennie, bo staram się tak naprawdę dozować ją w sytuacjach takich, gdzie no, mam jakieś takie większe wyjście. Staram się jej po prostu nie nadużywać, bo wiem, że to była wersja limitowana i chcę, żeby mi posłużyła na lata, ale mogę ją spokojnie Wam polecić. Jak gdzieś jeszcze ją dorwiecie, bierzcie w ciemno. Tutaj matowy puder. Przepiękne to tłoczenie z Bell. No dla mnie takie to są jakby takie szczegóły, ale dla mnie mają znaczenie. I akurat ten puder mam w kolorze 02. O, to jest też świetny, naprawdę niedrogi produkt. Banana Chocolate. To jest powder.
delikatnie tylko pachnie. Ja go bardzo często używam tak na co dzień. Jest to puder taki wykończeniowy, matujący i bardzo też ładnie wygląda powieka, zanim się nałoży cień na powiekę. To przepięknie potrafi zmatowić naszą powiekę. Polecam Wam Vibo. Nie, Lovely, przepraszam, Lovely. A z Vibo mam taki transparentny puder do bakingu. Ja go tak staram się naprawdę używać tak bardzo sporadycznie, bo przepięknie pachnie, nie chcę, żeby on mi się szybko skończył. On jest dość drogi, ja go kupiłam na jakieś promocje, jakieś przecenie, ale jeżeli teraz myślę, że będzie jakaś fajna promocja Vibo, to myślę, że biorę, wezmę, polecam go Wam. Czy ma jakiś numerek? Nie. Nie ma żadnego numerku, jest bez parabenów, więc jeżeli zwracacie na to uwagę, to myślę, że naprawdę ten produkt Wam zrobi dobrze. Tu mam również maczka, puder. Używam go też sporadycznie. Jak widzicie, jest bardzo małe zużycie. Te gąbeczki praktycznie ja nie używam, więc nie wiem w ogóle po co one są, no ale są. Lusterko też jest, więc czasem zabieram do torebki, ale mówię, bardzo rzadko, bo ja bardzo rzadko w ciągu dnia przypudrowuję sobie twarz. I ja mam akurat w kolorze medium. Nie wiem, czy tu zobaczycie, czy nie. Staram się tutaj kamerę tak ustawić, żebyście to wszystko widziały. Dobrze. Co my tutaj mamy? Tutaj jeszcze mamy rozświetlacze. Merylu Illuminizer. No, to tradycyjne, to chyba tego nawet Wam nie muszę pokazywać. Tu mam z Nabli również taki highlighter Sand Nice. On jest dość ciemny. On jest dość ciemny, ale również przepiękny. Zobaczcie, on pięknie również wygląda. Tylko, że tu już musi być naprawdę skóra bardzo mocno opalona. Ale też piękny taki pomarańczowy odcień. Super. I mamy Dr. Irene Eris. Bardzo rzadko używam tego rozświetlacza. Jak możecie zresztą zobaczyć, on też przepięknie wygląda. On daje taką poświatę, taką lekką, fioletowo-różową. Pięknie, no pięknie, pięknie. Tylko, że on niestety nie jest tak bardzo napigmentowany, jakbym od niego oczekiwała, ale w sumie jest ok. I on ma, nie wiem, czy on ma jakiś numer, czy to jest Star Shimmering, nie wiem, nie wiem. W każdym razie to są bardzo dobre produkty. Pozwólcie, że ja je sobie ułożę, żeby już mi tutaj nie przeszkadzały. A tutaj tak, tutaj mam podkłady. Tu mam taki fixer z W7. O, rzadko go używam. Sephora. Ostatnio go Wam pokazywałam w jakimś vlogu. Też go używam. Claire Knight Ecri numerek N. Bardzo dobry. To już znacie z moich filmów. Ja bardzo często Wam go też polecałam w ulubieńcach, jak jeszcze miałam na kanale u siebie ulubieńców, więc Wam również burżuła ten 52 Vanilla. Nie wiem, czy tu mam Vanille? Nie. Tu mam akurat 57 i 58. To są takie ciemniejsze. Po kropelce dodaję po prostu zarówno, znaczy czasem tego do moich bardzo jasnych podkładów, żeby je przyciemnić. Co prawda mam przyciemniacz jeden i mam rozjaśniacz, ale ja ich rzadko używam. Wolę po prostu bazować na podkładach. I tutaj mam Perfect, 1-2-3 Perfect i Healthy Mix Serum. Oba produkty rewelacyjne. Eveline, bo dostałam paczkę PR-ową, więc też jak najbardziej używam. Niestety coś się stało z pompką, bo pompka mi nie działa, więc no nie wiem, no nie wiem, co się stało. Dalej, tutaj mam również Eveline, bardzo fajny produkt. Jest to dość płynny podkład. Natomiast powiem Wam, że on długo się utrzymuje na skórze. Fajnie, że ma taką pipetę. Ja go mam w kolorze 015 Light Vanilla. No, jak możecie się domyślić, dla mnie jest za jasny, więc ja go też sobie po prostu przyciemniam. Tutaj mam MAC. Bardzo kocham ten produkt. On już został wycofany i bardzo żałuję. Dlatego Pro Longwear Foundation, powiem Wam, że
Ja go miałam w tym numerku NW18. Teraz jest jakaś nowa seria, nowa seria, ale jakoś nie mogę się do tamtych przekonać, nie wiem, dlatego bardzo, ale to bardzo rzadko go używam. Przepięknie wygląda na skórze, wygładza, jest takim, no, dość długo i dość trwało się na mojej skórze utrzymuje, więc mogę go Wam polecić. I tutaj mam jeszcze, no dalej, wejdźmy tutaj, Estée Lauder Double Wear w kolorze 1W2 Sand. Też równie piękny, jak potrzebujecie mocnego wykończenia, jak potrzebujecie podkładu, który ma Wam trzymać dość długo, ma Wam się utrzymać dość długo na twarzy. Double Wear to jest. Zresztą myślę, że kultowy produkt, który każdy z Was zna. I tu podkład z Art Deco w numerze 12 chyba. Dobrze mówię? Tak, 12. Neutralny, Vanilla Rose. Więc wkurza mnie tylko to, że to jest taka łopatka, którą niestety później trzeba z powrotem włożyć. Ja używam go, trzymałam go w kartoniku, bo tutaj szkoda, że nie ma, to jest tylko numerek 12, ale nie jest napisane, jaki to jest odcień, że to jest Vanilla Rose. Dlatego sobie go zostawiłam, ale widzę, że jak ja go używam, to nie potrzebuję już tej nazwy. W każdym razie, bardzo dobry podkład. Podkład, który również utrzymuje się dość długo na twarzy. Jest, nie jest taką tapetą, ale jest dość mocny. I przepięknie skóra taka alabastrowa wychodzi, więc mogę Wam naprawdę spokojnie, z czystym sumieniem go polecić. No i tutaj mamy bronzery. Bourjois czekoladka, jedna z rozświetlaczem. Bourjois Delice de Powder i to jest ta ciemniejsza wersja. Co my tutaj jeszcze mamy? O, tę paletkę mogę Wam też polecić. W7 Hollywood. Przepięknie. Przepięknie możecie wykonturować sobie twarz, jeżeli nie lubicie mocnego konturowania. Rozświetlacz dla mnie jest bajka. Jest też delikatniusi, ale jest w takim odcieniu lekkiego, tu nie zobaczycie, ale lekkiego brązu i też przepięknie wygląda na skórze. Dla mnie paletka, której się na pewno nie pozbędę, a widzicie, no już trochę jej używam i no, także jest przeze mnie używana na pewno bardzo, bardzo często. The Balm, tutaj mamy bronzer, on jest trochę jasny, więc ja go zazwyczaj używam zimą, a że zimą teraz ostatnio go kupiłam, no to widzicie, zużycie jest takie minimalne. Kultowy produkt Bahama Mama, to jest po prostu coś, co każda, uważam, każda kobieta powinna mieć u siebie w toaletce, bo to jest produkt, który przepięknie nadaje kształt naszej twarzy. Każda będzie umiała z nim pracować. Jedna z moich nowości, Paese, no, jest to rozświetlacz. Nie wiem, dlaczego on się akurat tutaj znajduje wśród bronzerów, ale równie piękny, co cała reszta rozświetlaczy z Paese. No, widzicie? Nie wiem, czy widzicie ten błysk, ale myślę, że widzicie. No, przepiękny. Ja jak go kupiłam, raz go tylko użyłam, ale teraz będę go coraz częściej nanosiła na twarz, bo jest rewelacyjny. I czy on ma jakiś numerek? Nie wiem, czy to jest numer 2016 WD, czy to jest po prostu highlighter Wonder Glow. Nie mam pojęcia, ale jak chcecie, to sobie poszukajcie ten produkt w internecie. Produkt tani, o którym też często mówiłam w ulubieńcach, Reverse Beauty and Care, Pharaon Earth, 11. Puder brązujący. Tu była taka buzia faraona, taka twarz, wiecie, faraona narysowana, znaczy wytłoczona, nie narysowana, tylko wytłoczona. Jak widzicie, zużycie jest dość takie duże, ale to jest dość mocny, mocno pigmentowany produkt, więc z tym musicie uważać, ale jeżeli lubicie takie mocne konturowanie, to będzie produkt dla Was, zdecydowanie. Kolejny bronzer, Hypoallergenic. Oczywiście z Belle. No, zużycie jest minimalne, bo też rzadko go używam, ale jest
też niezły. Kolejny produkt, magiczna mozaika. Nie wiem, czy to jest ten numer 7K01. Physicians Formula, ale to jest, wiecie co to jest? To jest produkt włoski i też jest niezły. Ale tutaj mamy pędzelek, to mi się bardzo podoba, bo jest tak fajnie zrobiony. Tutaj mamy lusterko. Tego pędzelka nie używam, ale ten pojemnik mnie po prostu urzekł. Zamykamy i tu mamy mozaikę, której też jeszcze nie używałam, ale bo to jest jedna z takich nowości moich, więc na pewno też pójdzie do użycia. Także nie mogę się na jego temat jeszcze wypowiedzieć. I tutaj jeszcze mamy, a to jeszcze Wam pokażę, Nael, chyba Nael, to jest masełko takie do ust. Ja czasem sobie go trzymam tutaj, bo nieraz potrzebuję mocnego nawilżenia przed nałożeniem pomadki, więc on działa na mnie bardzo zbawiennie. Produkt francuski, ale naprawdę mogę go Wam polecić. I tutaj mamy również z marki włoskiej bronzer. Ja go chyba raz tylko użyłam. Przepiękny. No i standardowo, tutaj tylko, że lusterka nie ma, pędzelek, pojemniczek, bardzo duży pojemniczek. No i bronzer, mówię, którego chyba raz używałam, ale mamy lusterko z tej strony. Cóż więcej Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam tylko podać... Chociaż nie, bo myślę, że to jest ten sam numer, więc to jest po prostu bronzer and booster. Tyle. Kolejny produkt jest to matujący bronzer do twarzy. No dalej, otwórzcie. I to jest jedna z takich nowości, które postanowiłam, że sobie kupię, przetestuję. Być może będę go niebawem używała. Ja go mam w numerze 01 Warm Bronzing. I kolejny produkt, który też na pewno widzieliście u mnie na Instagramie. Jeżeli tutaj mnie jeszcze nie obserwujecie, zapraszam Was i w ogóle zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Tam też wrzucam różnego rodzaju posty, w których Wam też coś polecam. Ale to mówię, to tylko dla osób, które mają Instagrama i chcą mnie tam obserwować. Bardzo często tam też z Wami wymieniam korespondencję, bo jest mi łatwiej i szybciej, aniżeli odpowiadać na maile. Ale tam również dziewczyny piszą, więc jeżeli chcecie szybko uzyskać informację na jakiś temat, to myślę, że tam szybciej ją uzyskacie, aniżeli na maila. No dobrze, Bell, Ginger Bell. I to jest po prostu przepiękny bronzer. On wygląda niepozornie, jak możecie zobaczyć, ale jest tak napigmentowany. No może, nie wiem, czy Wam tutaj pokażę. No, nie, już mam tak brudne palce, nie chcę tutaj za bardzo grzebać. Mam ten puder w numerze 01, ale jest świetny. No i dwa moje takie kultowe produkty z Revolution. Bronzer, który też, jak widzicie, ma dość spore zużycie i ten naprawdę, jeżeli go zobaczycie gdzieś, to miał takie przepiękne tłoczenia właśnie Revolution. Bierzcie go w ciemno. Naprawdę będziecie z tego produktu zadowoleni i jak widzicie, no zużycie jest, a już go mam chyba 2 lata i naprawdę ja go używam prawie codziennie, więc możecie zobaczyć i ocenić. No i przecudny rozświetlacz z przepiękną taką kratką. No, dla mnie to jest, wiecie co, o, pięknie, no po prostu pięknie podkreśla też tutaj skronie i w ogóle też kości policzkowe. No. Ten rozświetlacz też mam chyba około 2 lat. I jak widzicie, zużycie jest naprawdę takie. Mam nadzieję, że on naprawdę posłuży mi jeszcze na lata. Ja nie wyrzucam takich kosmetyków. Co innego z pielęgnacją, ale kosmetyki kolorowe, dopóki nie śmierdzą, dopóki mi nie robią niczego złego na skórze, dopóki się nie rozdwajają, nie rozwarstwiają, o może tak dokładnie powiem, to u mnie leżą. I ostatnia tutaj paletka z Elfa, którą raz tylko użyłam, ale myślę, że powinnam się z nią przeprosić, bo to jest też jedna z takich nowości, które mam u siebie, ale rzadko właśnie po nią sięgam, może ze 2 razy jej użyłam, bardzo duże lusterko i ona jest w numerze
Deep Bronzer. Nie wiem, czy to jest akurat ten numerek, czy też nie, ale jest, no jest ładna. Poza tym ja kocham czarny mat, więc no, to tyle. Aha, tutaj jeszcze, to Wam pokażę. Mam taki krem, który staram się też zawsze przed nałożeniem podkładu, jakiejś bazy, staram się też nawilżyć i obecnie używam Biolaven Organic. O tym kremie również Wam bardzo często mówiłam. Jest to krem na bazie olejku lawendowego i swestek winogron, a ja kocham i uwielbiam zapach lawendy w takich kosmetykach pielęgnacyjnych, więc 50 ml on chyba kosztuje jakieś około 20 zł, także mogę Wam spokojnie polecić. Tutaj mam Duraline, czasem się przydaje. I co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy moją nieśmiertelną pupę, przecudny tusz do rzęs. Oczywiście szczoteczka silikonowa, jak możecie zobaczyć, ja kocham szczoteczki silikonowe, więc jakakolwiek by nie była, dla mnie jest zawsze dobra. I tutaj mam też z Gosha przecudną oczywiście silikonową szczoteczkę, która też ładnie tuszuje mi rzęsy. Tu mam znów rzeczy związane, a tu jeszcze mam jeden podkład, który używam na co dzień, jak widzicie, jest dość spore zużycie. Max Factor Skin Harmony, ja go mam w numerku 40 Light Ivory. I powiem Wam, że jest ok, ale coś mi w tym podkładzie nie pasuje. Nie wiem, ja go zawsze muszę przyciemnić odrobinkę i zawsze do niego daję... Poczekajcie, tutaj wyjmę. Się nas bałagan zrobi. Zawsze do niego muszę dać kropelkę. Zresztą w ogóle staram się do każdego podkładu dawać kropelkę jakiegoś oleju. Obecnie już kończę, bo tu mam, nie wiem, czy widzicie, resztkę oleju pistacjowego z Eti. Rewelacyjny olejek. Polecam Wam. Albo czasem zdarza mi się użyć dermobazy. To jest bardzo tłusty krem, więc jeżeli macie mocno przesuszoną skórę, to jak najbardziej ona Wam dobrze zrobi. I tutaj mam korektory z Deli. I tu mam jeszcze co? Jeszcze mam Affinito. Tu mam z Eveline. No, także tak wygląda pierwsza szuflada. A teraz pokażę Wam drugą szufladę, w której znajdują się głównie moje paletki. Tu akurat mam rzęsy, które również dzisiaj założyłam sobie do filmu. Twin Pack Ardell, moje nieśmiertelne 120, więc polecam Wam. I tutaj tak, tutaj mam takie swoje, wiecie, rzeczy, okleje, jakiś glitter, pensetę i obecnie puder dobry, który używam z Golden Rose w numerze 106. To jest taki dość ciemny dla brunetek, moim zdaniem idealny. I tu mamy różnego rodzaju paletki. Jezu, obawiam się, że ten film będzie bardzo długi, no ale jeżeli... No sami chcieliście, więc no nie umiem tego inaczej w skrócie pokazać. Ach, dobrze, lecimy, żeby nie przedłużać. Zoeva Caramel Melange, przepiękna paleta cieni takich, myślę, że na jesień, dużo takich odcieni właśnie w kolorze takiego takiej pomarańczy, takich zgniłych liści jesiennych, przepiękna paletka, ja ją używałam, więc mogę ją Wam polecić również. Kolejna Affect Karolina Matraszek. Wiem, co to za dziewczyna, wiem, co to za youtuberka, ale jakoś tym nazwiskiem się nie sugerowałam, tylko sugerowałam się kolorami. Jak widzicie, to też są... Ja kocham maty. Ja kocham maty, więc jeżeli ktokolwiek chce mi kupić paletkę, ja mówię tylko maty. Bez brokatów, bez niczego, tylko maty. No jak widzicie, tutaj same nudziaki, przepiękne, moim zdaniem brązy, to są kolory, które idealnie wyglądają na każdej powiece. Też bardzo dobra paletka i ona jest naturalny mat, ona tak się nazywa, więc a tutaj mamy całą serię efektu. Dalej mamy The Balm, paletka, którą używam od czasu do czasu, w sumie ją kupiłam. No i wiecie, że kamera się przegrzała, musiałam włączyć ją ponownie, znaczy włączyć ponownie nagrywanie. Paletka, która
niby miała jakiś wielki szał zrobić i niby była taka szałowa, ale powiem Wam, że no, jest taka przeciętna. Miałam lepsze. I jeżeli chodzi o pigmentację, jak i też wykończenie, bo tutaj jest więcej takich, widzę, satynowych cieni, aniżeli matowych. Jak wiecie, że ja maty bardzo lubię. No i tu mam lustereczko. Także jakbyście chcieli, to możecie sobie przypatrzeć, zobaczyć. Być może kogoś zainteresuje ta paletka. Moja przecudowna paletka Essence Salut Paris, którą również Wam polecałam i będę Wam polecała. Z mojego polecenia też ją kupiła Agnieszka z kanału Agnes Lovely Life. Kochanie, bardzo Cię serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Cieszę się, że ta paletka również przypadła Tobie do gustu. Mam nadzieję, że czarujesz nimi przepiękne make-upy. Dobrze, kochani. Jak widzicie, mnóstwo matów, tu są tylko dwa, trzy satynowe odcienie, ale jest naprawdę, ona jest taka neutralna, spokojna, dzienniaczki wychodzą rewelacyjne. Dalej. Eveline, jest to paletka, którą dostałam w ramach paczki PR-owej, za którą jestem ogromnie wdzięczna. Eveline, powiem, że kosmetyki kolorowe robicie przepiękne, przecudne i tak się rozwijacie, że ja naprawdę trzymam tylko za Was kciuki. Jak widzicie, ta paletka była już dość mocno używana. Jeżeli lubicie takie rudawe odcienie brązów, to ta paletka będzie idealna dla Was. Widzicie, ona jest dość taka mocno już zużyta, ale mogę ją Wam polecić. Opakowanie też jest fajne, bezmetalowe. Jedna z moich nowości, o której też Wam na którymś z vlogów chyba mówiłam, to już jest taka paletka Revolution, gdzie mamy dużo odcieni zielonych, niebieskich, troszkę brązów, burgundu. Jest fajna, ja kilka razy wyczarowałam nią bardzo piękne makijaże, też mnie pytaliście, co to, jaką paletką wykonałam makijaż, albo chcieliście, żebym wykonała jakiś jeszcze makijaż na wizji. Ja na razie z makijaży zrezygnowałam, na razie Wam nie będę żadnych makijaży pokazywała. Kilka było takich, od tego tak naprawdę zaczynałam mój kanał, ale stwierdzam, że jednak są lepsze osoby, które wykonują te makijaże, niech one się tym zajmują, bo one się tym zajmują zawodowo. Ja już nie maluję klientek, więc ja jak najbardziej teraz przeszłam zupełnie na inną stronę mocy. Ale wracając, paletka przepiękna, więc jeżeli macie ochotę na takie właśnie szalone bardziej oczy, to paletka Revolution i ona się Emerald nazywa, chyba tak. Dwie paletki Vibo. Ta przepiękna, modern. Widzicie? Dużo, dużo matów. Kocham i uwielbiam maty i zawsze będę to podkreślała. Fajnie, że tutaj akurat w tej paletce mamy podpisane te cienie. Przepiękne brązy. Myślę, że taka nudziakowa, troszeczkę z różem. 15 cieni. I tutaj mamy przepiękne zamsz. O, to mi się bardzo podoba. Lubię takie, no po prostu. Dla mnie, wiecie co, wykończenie produktu poprzez opakowanie też ma znaczenie. I nie musi być lusterko. Wystarczy, że właśnie jest taki welur, złoty napis, tłuczony, taki, który się nie będzie mi ścierał. I tu również mamy maty. W sumie mogłabym powiedzieć, że te dwie paletki są do siebie troszkę podobne. Aczkolwiek tutaj mamy rozświetlacz i to jak gdyby dominuje, natomiast większość tutaj takich cieni to są takie bazowe brązy i myślę, że tą paletką moglibyście więcej takich dziennych, ale też wieczorowych w sumie makijaży wykonać. I ona się jakoś nazywa, co to jest za paletka? Rhythm of Freedom. Tu z boku natomiast mam jedną taką paletkę z L'Oreala, kiedyś się używałam namiętnie, 415 Nostalgic Beauty, nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze istnieje, czy ona jest w produkcji. Kocham ten produkt za dwa kolorki, ten brąz, które idealnie komponują się na powiece, ale również jakby wykończeniem tych cieni, moim zdaniem bazowych, są te przepiękne, jaśniutkie, satynowe cienie, które no,
kończą makijaż oka. Ale przede wszystkim te dwa. Te dwa kocham, rzadko już po nią sięgam, ale mam ją z sentymentu, więc ona tutaj sobie u mnie leży. Kolejna przepiękna paletka Eveline Cosmetics. No po prostu, co ja mam Wam powiedzieć? No, uwielbiam ją. Naprawdę ja ją uwielbiam. Te rudzielce, te brązy, no dla mnie to jest, jak to mówi młodzież, sztos. Tutaj mamy co prawda takie mocno napigmentowane, to są chyba turbopigmenty, tak mi się wydaje, więc tutaj z syntetycznym pędzelkiem możemy mieć problem, żeby je w jakiś sposób nanieść na powiekę, ale od czego mamy Duraline. Przepiękny matowy cień, który wykańcza makijaż, no ale ten brąz to jest po prostu majstersztyk. Sparkle. Paletka Vibo Marty Barciak zmalowanej. No nie wiem, co na ten temat mam powiedzieć. No to zdecydowanie jest paletka nie dla mnie. Są to kolory, których ja na co dzień nie noszę. Użyłam ją raz, raptem. Rozświetlacz jest spoko. No nie wiem, no po prostu to nie jest paletka dla mnie, ale mam ją, bo może, nie wiem, tak sobie myślę, tak sobie może tłumaczę, że jak będę jeszcze chciała sobie zrobić jakiś szalony makijaż, no to będę miała ją pod ręką. No, tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Tutaj mam jeszcze jedną moją ulubioną paletkę z Eveline, Angel Dream. Przecudowna. I tutaj już na niej sobie pracowałam, jak możecie zobaczyć, te cienie troszkę są zdezelowane. Też przepiękny zestaw cieni, takich myślę nudziakowych, więc jeżeli myślicie o jakiejś takiej paletce jednej, a porządnej, to myślę, że za rozsądną cenę, bo to też jest ważne, to myślę, że ta paletka z całą pewnością spełni Wasze oczekiwania. Ustereczko jest, więc również jak najbardziej ona się na wyjazd będzie nadawała. I tutaj tak naprawdę jest dużo takich, no, nowości, nie nowości. Revolution. Widzicie? Blaszane opakowanie. Tutaj już musiałam sobie ukruszyć, no bo przecież jak żeby inaczej. Przepiękna paletka fioletów. Ale Wam pokazuję, co? Fiolety, maty, dużo matów. To mi się podoba. To są chyba turbopigmenty, więc tutaj Duraline musi pójść w ruch. Ogromne lusterko też, jak możecie zobaczyć, więc jak najbardziej podpisane są też te cienie. Więc paletka jak najbardziej zasługuje na Wasze uznanie. A to jest Forever Flawless Allure. Dobrze. Kolejna paletka, o której Wam też mówiłam, pokazywałam i jestem nią oszałomiona. Jest to Too Faced i też uważam, że Too Faced robi najlepsze takie PR-owo wyglądające produkty. Cóż więcej mogę rzec? Widzicie? Widzicie te piękne odcienie? No dla mnie to jest coś pięknego, po prostu coś niesamowitego. Kolejna nowość, którą mam, jest to Morphe, ale ja już ją kupiłam chyba 3 miesiące temu, jakoś Wam nie pokazywałam i nie używałam jej jeszcze. To są też przepiękne maty. Tutaj mamy tylko 3 satynki, a resztę tak naprawdę maty, które uwielbiam. Brązy, czernie, to jestem ja. Dużo lusterko. I to jest paletka, która się nazywa... Boże, jak ona się nazywa? Jamaica Street? Nie, nie, bo... Nie wiem. A, jest tutaj. 91 So Iconic Makeup. Tu widzicie, jest dość duże zużycie. Przepraszam za opakowanie, no ale ja używam tych produktów, więc one są ufajdane, a nie chciałam ich za bardzo czyścić, żebyście zobaczyli, że tak naprawdę, no ja tych produktów używam. Przepiękne maty, to jest typowo matowa paletka. I tu macie Ultra Mats V2 731. Tak się nazywa ta paleta. To są naprawdę typowe maty. I kolejna paletka ze Slika to też typowe maty. Plus jeszcze tutaj ma raz, dwa, trzy, cztery
cienie bardziej satynowe, ale również jak widzicie zużycie jest dość spore i tych produktów, raczej te dwie paletki używam najczęściej na co dzień, a ta się nazywa All Nature 601. Kolejna matowa paletka, nudziakowa bym powiedziała, no matowa, no są maty, ale też są takie leciutkie satynki, które przepięknie wyglądają na oku. Pędzelka w ogóle nie używam, małe lustereczko, więc też taka, myślę, paletka dzienniaków, no do takich dziennych makijaży, więc też jest bardzo fajna, klasyczna. A tu, może już nie będę omawiała, bo naprawdę ten film będzie bardzo długo trwał. Mam różnego rodzaju kredki, jak widzicie, tych moich arabskich tutaj jest dość sporo. Raz, dwa, mamy trzy, cztery arabskie kredki, więc więc zapas mam, nie muszę się o nie martwić. Tu mamy z Manhattana taką zieloną, też przepiękną. Tu mamy na przykład z Astora taki przepiękny granacik. No troszkę tych rzeczy tutaj mam, ale mówię, no nie chcę, żeby ten film, jakby mógł, długo trwał, żebyście też nie musieli przewijać, ale wiem, że było kilka osób, które interesowało, co mam u siebie z takich nowości, jak wygląda moja aktualizacja, więc no, na Waszą prośbę ten film po prostu powstał. Kochani, już tak na samo koniec tego filmu chciałam Wam przede wszystkim podziękować za te Wasze głosy. Jak widzicie, staram się brać je pod uwagę i staram się robić filmy takie te tematyczne, moje środowe. Pamiętajcie, że w środę zawsze o 21 się widzimy z takimi tematycznymi filmikami. Więc jeżeli chcecie coś takiego kosmetycznego, żebym coś jeszcze dla Was przygotowała, nagrała, to koniecznie piszcie mi na dole w komentarzach. Będę Wam bardzo wdzięczna. Zaczynamy kolejny miesiąc, z nowym krokiem i ja też staram się coś urozmaicać, są nowe intra, są nowe jak gdyby takie wstawki w tych moich filmach, staram się rozwijać, staram się, żeby te moje filmy były takie bardziej, wiecie, może ekspresyjne, ale też takie życiowe, więc jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, jakieś rzeczy, które chcielibyście zobaczyć nie tylko w tych środowych moich filmach, ale również tych vlogowych, czyli piątek i niedziela, gdzie zawsze te filmy wrzucam na swój kanał, to po prostu dajcie mi znak. Pamiętajcie o tym, żeby mnie obserwować również na Instagramie, jeżeli chcecie zobaczyć, co polecam, o nowościach, jak i też po prostu poczytać nieraz takie motywacyjne posty, które staram się wrzucać co jakiś czas właśnie tam na tamto medium. Kochani, i tyle, dobrnęliśmy do końca. Po raz kolejny dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, że oglądaliście, że mogłam Wam pokazać tą małą, powiedzmy, swoją kolekcję. Usatysfakcjonowałam te osoby, które na to liczyły, które czekały na te wszystkie nowości, na aktualizację mojej właśnie toaletki. Będę się starała co jakiś czas robić Wam taką serię. Ja wiem, że ten film będzie dość długi, postaram się go naprawdę maksymalnie skrócić, żeby wiecie, żeby to było miłe i przyjemne dla oka i dla ucha. Ale widzicie, no niby dwie szufladki, a dużo się tak naprawdę w nich zmieściło. Dobrze, kochani, już nie przedłużam. Dziękuję Wam pięknie, zachęcam Was do subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, piszcie komentarze, a my widzimy się oczywiście w następnym moim filmiku. Do następnego! Ciao!